Witam Was, Elżbieta Witkowska, domowa krawcowa. Dzisiaj drugi odcinek z serii Jaką zakupić maszynę i opowiem Wam dzisiaj również o maszynie mechanicznej, innej niż poprzednią, którą opisywałam. Link do poprzedniego jest tutaj u góry w prawym narożniku, więc sobie zajrzyjcie. To jest maszyna również mechaniczna z wahaczem wahadłowym. Troszeczkę jest inaczej wygląda, pożyczyłam ją od koleżanki, nie żebym ja miała tyle maszyn, ale pożyczyłam ją od koleżanki, która szyje, też jest z niej zadowolona. I chciałam Wam tutaj opowiedzieć, jak tutaj ta maszyna jest zbudowana, bo troszeczkę różni się od tej maszyny, którą ja Wam wcześniej opisywałam. Tutaj też mamy górną część maszyny, górę maszyny, która odpowiada za wiązanie nitki górnej oraz dół tutaj, który mamy również wiązanie nitki dolnej. Co tutaj mamy? Powtarza nam się tutaj ten bolec, dzięki któremu możemy nawijać nitkę na szpulkę. To jest tutaj ważna rzecz. Oczywiście tu mamy również tutaj koło zamachowe, tutaj, które też jest jak w każdej maszynie. Oczywiście jest włącznik świateł i włączania światła. I co tutaj mamy? Co mamy tutaj? Tu mamy prowadniki, czyli jeżeli mamy nitkę, czyli mamy pierwszy prowadnik, później mamy tutaj drugi prowadnik. Słuchajcie, tu jest o tyle fajnie w tych wszystkich maszynach, że już mniej więcej opisują tutaj i co tutaj się je, jak tą nitkę założyć. Tutaj nie ma na wierzchu tego regulatora naprężacza nitki górnej, bo tutaj go jakby nie widać, tak jak ja miałam w poprzedniej maszynie, że tutaj było takie pokrętło, tylko to już jest, słuchajcie, tutaj jest taki regulator, tu jest, nie? Tu jest ten regulator tej nitki, docisku nitki. Jest to praktycznie zabudowane, czyli no, nie widzisz tych blaszek, które były w poprzednim modelu, w tym, którym ja opisywałam. Tego nie widać tutaj. Mamy również, słuchajcie, długość ściegu. Tutaj wybieramy długość ściegu, również wybieramy szycie dziurek, czyli też są dziurki do zrobienia. Jest również wybór ściegu, który chcemy tutaj wybrać z tabliczki naszej tutaj, która jest pokazana, czyli przekręcając sobie, tu jest położenie zasadnicze, czyli przekręcając sobie tutaj te wszystkie cyfry 1, 2, 3, 4, wybieramy sobie, jaki ścieg chcemy wykonać, tak? A tak jak mówiłam, tutaj jest długość tego ściegu, czyli wbicie igły od igły, czyli wbijamy jedną i jedno wbicie od drugiego, to jest długość ściegu, a tutaj jest jakiś rodzaj ściegu chcemy wybrać. I tutaj mamy igielnicę, gdzie jest igła zamocowana, również płytkę ściegową, transporter i mamy również tutaj wahacz wahadłowy, który jest również zakładany, tak jak w poprzednim modelu. I praktycznie niczym się to nie różni. Czego nie ma? Nie ma. I tutaj mnie zastanawia, że w tym modelu nie ma niestety regulacji docisku stopki. Tutaj tego niestety nie ma w tym modelu. I zakładając taką nitkę, musimy się sugerować tutaj wszystkimi tymi warunkami, które nam podaje tutaj producent, czyli on tutaj nawet podpowiada, że tu jest jedno podejście, tak, tu musimy przełożyć. Moment. Gdzie, jak to? O, jest tu, bo nie widziałam. Także trzeba to sobie wziąć, tutaj zajrzeć. Później mamy kolejne tu. O, i w tych maszynach, w silverkach jest też tak, tych tutaj z Lidla, że trzeba to przeciągnąć tutaj na dół. Dobrze jest sobie to podtrzymać. Jest, tu praktycznie się samo tam zahacza już o wszystko. Ona już tak się sama gdzieś tam zahaczy. I tutaj już zakładamy. Zakłada się i później nitkę do, jeszcze oczywiście tu jest wahacz z przodu zakładany, więc rowek w igle musi być przodem do naszej twarzy, tak? To musimy tak założyć. Jeżeli nitka Wam nie szyje, albo cokolwiek dzieje się z nitką górną, to tylko tym możemy wyregulować, albo sprawdzić, czy dobrze założyliśmy tutaj tą nitkę. Jeżeli cokolwiek dzieje się z nitką dolną, to tylko nas interesuje ta część i tu możemy tylko jedynie sprawdzić, czy jest dobrze założony bębenek i czy nie ma tu jakichś brudów. Można powiedzieć, że to by było na tyle tutaj z tą maszyną, bo tutaj też nie ma za dużego pola do manewru. Sama obsługa tutaj, no to już jest kwestia tego, co chcesz wykonać.
tu jest, o, jeszcze do ściegu wstecznego, to jest na zasadzie takiego przycisku, czyli tu dusisz i ona jakby się cofa, puszczasz i maszyna jedzie znowu do przodu. Jest tutaj też wolne ramię, więc to jest też o tyle dobre, że można tutaj sobie nogawki okrągłe, rzeczy na okrągłej maszynie szyć, na okrągło szyć. No i to jest też jeden z takich prostszych modeli, bardzo podobne do tych, które sprzedawane są w Lidlu. I tu wiem, z tego co wiem, to dziewczyny są zadowolone z tych lidlowskich maszyn, to też przemawia za tym, że warto się też czasami, zaczynając przygodę z szyciem, pokłonić nad czymś tańszym, a nie musi być to drogie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was do zapisywania się na newslettera i do zapisywania się do subskrypcji mojego kanału i polecania mnie innym znajomym, którzy chcą się nauczyć szyć lub szyją, a mają jakieś zapytania albo problemy z szyciem. Bardzo chętnie służę pomocą i zapraszam na zapisanie się na grupę na Facebooku Domowa Krawcowa Porady. Miłego szycia i bawienia się i przyjemności.